Rozdział trzydziesty pierwszy. Nazajutrz, w niedzielę, ledwie zaczęło świtać, Hak wdrapał się na wzgórze i cichutko zapukał do drzwi starego walijczyka. Mieszkańcy domu spali wprawdzie, ale z powodu nocnych zajść był to sen czujny i niespokojny. Z okna padło pytanie. Kto tam? Zalękniony głos Haka odpowiedział cichuteńko. Proszę mnie wpuścić. To tylko Hakfin. To jest nazwisko, przed którym drzwi mojego domu otwierają się we dnie i w nocy. Witaj, chłopcze. Dla uszu małego włóczęgi były to słowa niezwykłe i zarazem najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek słyszał w swoim życiu. Nie mógł sobie przypomnieć, aby choć jedna osoba tak serdecznie witała go u siebie w domu. Szybko otworzono drzwi i Hak wszedł do środka. Podano mu krzesło. Starzec i obaj jego krzepcy synowie zaczęli się szybko ubierać. No bracie, pewnie jesteś porządnie głodny. Śniadanie będzie gotowe za parę chwil, prosto z ogniska. Zaraz sam zobaczysz. Myśleliśmy, że wrócisz w nocy i zanocujesz u nas. Okropnie się bałem, wyznał Hak. I uciekłem. Jak tylko usłyszałem strzały, puściłem się pędem i biegłem chyba ze trzy kilometry. Teraz przyszedłem, bo chciałem się dowiedzieć, jak to było. A przyszedłem tak wcześnie dlatego, że bałem się natknąć na tych diabłów, nawet gdyby byli już trupami. Biedaku, widać po tobie, że miałeś nie najlepszą noc. Ale przygotowaliśmy łóżko dla ciebie. Zaraz po śniadaniu położysz się spać. A co do tamtych Niestety żyją jeszcze i bardzo mnie to martwi. Dzięki tobie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie ich szukać. Skradaliśmy się po ciemku i już byliśmy niedaleko nich, gdy zaczęło mnie kręcić w nosie. A szedłem pierwszy z pistoletem już gotowym do strzału. No i pech! Myślałem, że wytrzymam, ale nie dałem rady. Kichnąłem. Spłoszeni bandyci rzucili się w zarośla. Zawołałem do moich chłopców ognia i sam wypaliłem z pistoletu tam, skąd dochodził szelest krzaków. Chłopcy również wystrzelili w krzaki, ale tamci zwiali błyskawicznie. Goniliśmy ich potem przez las odpowiedzieli nam strzałami i na szczęście nikomu z nas nic się nie stało. Zdaje się, że ci dranie też nic nie oberwali. W końcu straciliśmy ich ślad i zaprzestaliśmy pogoni. Popędziliśmy w dół i zawiadomiliśmy policję. Cały oddział wyruszył zaraz nad rzekę, żeby obstawić oba brzegi. Kiedy zrobi się jasno, szeryf ze swoimi ludźmi przeszukają las. Moi chłopcy też pójdą z szeryfem. Dobrze by było mieć jakiś rysopis tych drani. To by bardzo ułatwiło poszukiwania. Ale ty ich pewnie nie widziałeś, bo było ciemno, co? Widziałem ich. Szedłem za nimi przez całe miasto. Doskonale. Opisz ich chłopcze. Jeden to stary, głuchoniemy Hiszpan, który ostatnio kręcił się po miasteczku, a drugi to taki obdartus o zbójeckim wyglądzie. Wystarczy. znamy tych ptaszków. Raz nadziałem się na nich w lesie za domem wdowy. Zwiali, gdy tylko mnie zobaczyli. No, chłopcy, w drogę. Opowiedzcie wszystko szeryfowi. Śniadanie zjecie jutro rano. Synowie waliczyka wyszli przed dom. Hak zerwał się z krzesła i zawołał. Proszę was, tylko nie mówcie nikomu, że to ja ich wydałem. Oczywiście, Hak, jak chcesz, ale to, co zrobiłeś, to powód do dumy. Nie musisz tego ukrywać. Nie, nie, proszę nic nikomu nie mówić. Po wyjściu synów, stary Walijczyk zapytał. Oni na pewno nie powiedzą i ja też nie powiem. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie chcesz, żeby ludzie o tym wiedzieli? Hak wolał nie tłumaczyć się jaśniej. Powiedział tylko, że o jednym z bandytów wie bardzo dużo i za nic w świecie nie chce, żeby ten człowiek wiedział, że on cokolwiek o nim wie, bo wtedy ten bandyta na pewno by go zabił. Stary jeszcze raz przyrzekł zachować wszystko w tajemnicy i zapytał, Skąd ci przyszło do głowy iść za tymi łotrami? Czy wyglądali podejrzanie? Hak milczał chwilę, obmyślając ostrożną odpowiedź. Wreszcie rzekł: Widzi pan, ja jestem takie ladaco. Przynajmniej tak każdy mówi i wcale się o to nie gniewam. Nieraz jednak nie mogę usnąć, bo martwię się tym i myślę, jak tu wejść na dobrą drogę. Tak było tej nocy. Nie mogłem spać. Wyszedłem więc przed północą na ulicę i pogrążony w myślach, doszedłem aż do starej cegielni obok gospody. Zamyślony oparłem się o mur, no i właśnie wtedy ci dwaj minęli mnie dosłownie o krok. Jeden z nich niósł coś pod pachą. Byłem pewny, że to coś ukradzionego. Któryś z nich palił, a drugi poprosił go o ogień. Zatrzymali się niedaleko mnie. Kiedy cygara oświetliły im twarze, zobaczyłem, że wyższy to głuchoniemy hiszpan z białą brodą i plastrem na oku, a ten drugi to jakiś obszarpany obdartus. Jak to? Przy świetle cygara zauważyłeś, że jest obdarty? Hak zmieszał się na chwilę, ale zaraz powiedział: eee, Tak mi się zdaje, że był obdarty. Dobrze, więc oni poszli dalej, a ty? Poszedłem za nimi. Tak, chciałem wiedzieć, co się dzieje, dlaczego oni tak się skradają. Śledziłem ich cały czas, aż do ogrodzenia wdowy. Tam się ukryłem i słyszałem, jak ten obdartus wstawił się za wdową, a Hiszpan zapowiadał, że ją oszpeci. Mówiłem już o tym panu i pana synom. Jak to, głuchoniemy mówił to wszystko? Hak popełnił drugi straszny błąd. Robił co mógł, żeby wykręcić się z tej pułapki i nie zdradzić, kim jest Hiszpan, ale ze zdenerwowania zaplątał się jeszcze bardziej. Stary nie spuszczał z niego oczu, i pod tym wzrokiem Hak zgubił się na dobre. Nagle walijczyk powiedział, Dlaczego ty się mnie boisz? Za nic w świecie nie pozwolę, żeby choć jeden włos spadł ci z głowy. Będę cię bronił. Możesz być tego pewny. Więc Hiszpan nie jest głuchoniemy. Wygadałeś się, i teraz nie ma już co kręcić. Ty coś wiesz o tym, Hiszpanie, ale starasz się to ukryć przed wszystkimi. Proszę cię, zaufaj mi. Nie wydam cię. Hak patrzył chwilę w poczciwe szerokie oczy starego, potem pochylił się i szepnął mu do ucha. To nie jest żaden Hiszpan. To pół Indianin Joe. Walijczyk omal nie spadł z krzesła. Po chwili powiedział. Teraz wszystko rozumiem. Kiedy opowiadałeś mi o obcięciu nosa i naderżnięciu uszu, myślałem, że trochę przesadzasz, bo biali nie mszczą się w ten sposób. Ale Indianin to całkiem co innego. Podczas śniadania rozmowa trwała dalej. Walijczyk opowiedział, że zanim poszli spać, wzięli jeszcze latarkę i przeszukali teren pod ogrodzeniem wdowy, czy nie ma gdzieś śladów krwi. Niczego takiego nie zobaczyli. Znaleźli za to sporą skrzynkę z. Z czym? To pytanie, jak błyskawica, wystrzeliło z pobladłych ust Haka. Zerwał się z krzesła i z rozszerzonymi źrenicami, bez tchu w piersiach, oczekiwał odpowiedzi starego. Waliczyk urwał i wpatrywał się w chłopca. Trzy sekundy, pięć, siedem sekund, wreszcie powiedział: Z narzędziami służącymi do włamywania się do domu. Hm, co ci się stało? Hak opadł bezwładnie na krzesło, dysząc ciężko, ale z uczuciem niewysłowionej ulgi. Waliczek patrzył na niego uważnie, a potem powtórzył. Tak, to były złodziejskie narzędzia. Zdaje się, że bardzo ci ulżyło. Ale dlaczego tak skoczyłeś? Co miało być w tej skrzynce? Hak znowu był w opałach. Ciągle czuł na sobie przenikliwe spojrzenie Waliczyka. Wiele dałby za to, żeby szybko znaleźć jakąś rozsądną odpowiedź. Ale nic nie mógł wymyślić. Wtem przyszło mu coś do głowy. Było to niezbyt mądre, lecz czas naglił. Wykrztusił więc słabym głosem. Myślałem, że to może książki szkolne. Biedny hak był zbyt zgnębiony, aby się bodaj uśmiechnąć, ale stary ryknął tak gromkim śmiechem, że aż się trząsł cały. Na koniec oświadczył, że taki śmiech to pieniądze w kieszeni, bo leczy lepiej niż wszystkie lekarstwa zapisane przez doktorów. Potem dodał. Ech, się! wyglądasz jak własny cień! Nie ma się co dziwić, że gadasz od rzeczy, ale to przejdzie. Odpoczniesz, wyśpisz się porządnie i wrócisz do normy. Hack był wściekły na siebie, że przez swój brak opanowania zdradził się ze swoim zainteresowaniem skrzynką i mógł obudzić jakieś podejrzenia. Od chwili, gdy podsłuchał rozmowę bandytów przy ogrodzeniu wdowy, zaczął powątpiewać, czy przyniesiona przez nich skrzynka rzeczywiście zawiera skarb. Była to jednak tylko wątpliwość, niepewność. To też, kiedy walijczyk wspomniał o znalezisku, nie mógł nad sobą zapanować. To było ponad jego siły. Jednak w gruncie rzeczy cieszył się z takiego obrotu sprawy, bo przynajmniej dowiedział się, że owa skrzynka nie była tą, na którą obaj z Tomkiem polowali, czyli skarb w dalszym ciągu znajduje się pod numerem drugim. Zbiegli dranie, zostaną jeszcze dziś schwytani i zamknięci w więzieniu, a wtedy on i Tomek najspokojniej zabiorą sobie w nocy złoto. Ledwo zjedli śniadanie, ktoś zapukał do drzwi hak zerwał się, aby się ukryć, bo nie chciał mieć nic wspólnego z nocnymi wydarzeniami. Walijczyk wpuścił sporą gromadkę pań i panów, wśród których była także wdowa Douglas. Na ścieżce prowadzącej na szczyt wzgórza ujrzał całą procesję mieszkańców miasta, którzy szli obejrzeć miejsce nocnych wypadków. Najwidoczniej sprawa stała się już głośna. Waliczek musiał szczegółowo opowiedzieć gościom całe zajście. Wdowa zaczęła mu dziękować za ratunek i ocalenie jej życia. Nie ma o czym mówić, łaskawa pani. Jest ktoś inny, komu zawdzięcza pani znacznie więcej niż mnie i moim chłopcom, ale nie pozwolił mi ujawnić swojego nazwiska. Gdyby nie on, nic byśmy nie wiedzieli i wcale by nas tam nie było. Wywołało to oczywiście tak wielkie zaciekawienie, że sam wypadek odsunięty został na bok. Chociaż goście łamali sobie głowy nad tą zagadką i ciekawość dosłownie ich pożerała, waliczek stanowczo odmówił zdradzenia sekretu. Milczał również wtedy, gdy wiadomość o udziale jakiegoś tajemniczego osobnika obiegła już całe miasteczko. Poza tym wszystkim udzielał wyczerpujących informacji. Po wysłuchaniu jego relacji wdowa powiedziała. Usnęłam w łóżku nad książką i w ogóle nic nie słyszałem. Czemu pan nie przyszedł mnie obudzić? Uznałem, że nie ma takiej potrzeby. Z całą pewnością wiadomo było, że bandyci nie wrócą, zwłaszcza, że porzucili swoje narzędzia zbrodni. Po co więc miałem panią budzić i straszyć? Zresztą trzech moich Murzynów pilnowało pani domu aż do rana. Dopiero co wrócili. Nadchodzili coraz to nowi goście i walijczyk przez kilka godzin musiał opowiadać wszystkim tę samą historię. Chociaż podczas wakacji szkółka niedzielna była nieczynna, całe miasto przybyło do kościoła na dobrą godzinę przed nabożeństwem. Omawiano nocny wypadek i roztrząsano go na wszystkie strony. Nadeszła wiadomość, że bandytów jeszcze nie złapano. Po pokazaniu pani Thatcher podeszła do wychodzącej pani Harper, która właśnie wraz z całym tłumem przeciskała się ku drzwiom i zapytała: Czy moja Beki ma zamiar spać przez cały dzień? Chyba nie jest aż tak zmęczona. Beki? No tak, moja córka powiedziała pani Thatcher z lękiem w oczach. Czy nie spała dziś w nocy u pani? Ależ nie. Pani Thatcher zbladła i opadła na ławkę, właśnie w chwili, gdy przechodziła obok niej ciotka Poli, prowadząc ożywioną rozmowę z przyjaciółką. Dzień dobry, pani Thatcher. Dzień dobry, pani Harper. Mojego tomka znowu nie ma. Pewnie nocował u którejś z pań i teraz boi się przyjść do kościoła. Wytargam go za uszy, jak go dorwę. Pani Thatcher zaprzeczyła słabym ruchem głowy i zbladła jeszcze bardziej. U mnie nie spał, powiedziała pani Harper, wyraźnie już zaniepokojona. Ciotka Poli przeraziła się. Joe, widziałeś tomka dziś rano? Nie. A kiedy go widziałeś ostatni raz? Joe usiłował sobie przypomnieć, ale nie umiał powiedzieć nic pewnego. Ludzie wychodzący z kościoła zaczęli przystawać. Utworzył się zator. Twarze poważniały, niespokojne szepty wyrażały niepokój i złe przeczucia. Gorączkowo wypytywano dzieci i młodych nauczycieli. Wszyscy mówili, że nie zauważyli, czy w drodze powrotnej Tomek i Beki byli na pokładzie parowca. Było ciemno i nikomu nie przyszło do głowy sprawdzić, czy kogoś nie brakuje. Naraz pewien młodzieniec wyrwał się z okropnym domysłem, że Tomek i Beki są jeszcze w pieczarach. Pani Taczer zemdlała, ciotka Poli wybuchnęła płaczem. Straszna wieść biegła z ust do ust, od jednej gromadki ludzi do drugiej, z ulicy na ulicę. Pięć minut później wszystkie dzwony biły na trwogę i całe miasto postawiono w stan gotowości. Nocne wypadki na wzgórzu Cardiff zbladły i zmalały do rozmiarów nic nieznaczącego drobiazgu. Zapomniano o bandytach. Mężczyźni siodłali konie, kobiety szykowały prowiant i świece. Przygotowywano łodzie, zamówiono prom. Nim minęło pół godziny od ogłoszenia alarmu, gdy rzeka zaroiła się od łodzi, a droga od jeźdźców, ponad stu mężczyzn z pośpiechem zdążało do pieczar. Przez całe długie popołudnie w mieście było pusto i głucho. Panie tłumnie odwiedzały ciotkę Poli i panią Thatcher i starały się je pocieszyć. Płakały też razem z nimi, ale to było jeszcze lepsze niż wszystkie słowa. Nadeszła straszna noc. Nikt nie spał. Lada chwila spodziewano się wieści z pieczar. Wreszcie, kiedy już zaczynało świtać, ekspedycja ratunkowa przysłała oczekiwaną wiadomość. Była krótka. Dostarczyć więcej świec i żywności. O dzieciach ani słowa. Pani Thatcher była bliska obłędu. Ciotka Poli w ogóle nie wiedziała, co się do niej mówi. Od sędziego Thatchera nadchodziły z pieczar uspokajające, pełne otuchy wiadomości, ale nic konkretnie nie zawierały. Nad ranem powrócił do domu stary walijczyk, okapany woskiem świec, wysmarowany gliną i śmiertelnie znużony. Zastał haka leżącego w łóżku i bredzącego w gorączce. Wszyscy lekarze byli w pieczarach. Przyszła więc wdowa Douglas i zaopiekowała się chorym. Powiedziała, że zrobi dla niego co tylko będzie mogła, bo nieważne, czy jest złym czy dobrym chłopakiem. Jest stworzeniem boskim i trzeba mu pomóc w biedzie. Walijczyk odparł, że hak wcale nie jest zły, jak myśli większość ludzi. Na co pani Douglas odpowiedziała: Wiem o tym, w nim także jest iskra Boża. A Bóg nigdy nie odwraca się od żadnego stworzenia, które wyszło spod jego ręki. Wczesnym przedpołudniem zaczęły wracać do miasteczka pierwsze grupki śmiertelnie zmęczonych mężczyzn. Najsilniejsi szukali dalej. Wiadomości były nader skąpe. Przeszukano najdalsze nikomu dotąd nieznane zakątki pieczar. Zbadano każde zagłębienie i każdą szczelinę. Spenetrowano olbrzymią ilość korytarzy labiryntu. Wszędzie widać migocący płomiki świec poszukujących, słychać nawoływania i strzały z pistoletu. W miejscu, do którego nigdy nie dotarła noga żadnego turysty, znaleziono słowa Beki i Tomek wypisane dymem świecy na ścianie skalnej, a tuż obok kawałek wstążki okapanej woskiem. Pani Thatcher poznała wstążkę. Płacząc nad nią mówiła, że to jest jej pamiątka po dziecku, najdroższa ze wszystkich pamiątek, bo córeczka miała ją na sobie do ostatnich chwil przed straszną śmiercią. Opowiadano, że czasem pokazywało się gdzieś daleko w grocie jakieś mdłe światełko. Wtedy rzucano się w tamtą stronę z okrzykami radości, lecz za każdym razem następował gorzki zawód. Były to tylko światła innych szukających. Przeszły trzy straszne dni oczekiwania i trzy noce pełne długich godzin udręki. Miasteczko zaczęło tracić nadzieję i zapadło w odrętwienie. Nic już ludzi nie interesowało. Właśnie wtedy odkryto przypadkiem, że właściciel gospody dla abstynentów sprzedawał gościom wódkę, ale, chociaż była to rzecz bulwersująca, nie wywołała prawie żadnego wrażenia. W chwili przytomności, Hak słabym głosem skierował rozmowę ogólnie na temat gospod. W końcu, przygotowany na najgorsze, ostrożnie zadał pytanie, czy przypadkiem w czasie jego choroby nie odkryto czegoś w gospodzie dla abstynentów. Tak, powiedziała wdowa. Hak zerwał się z pościeli i spojrzał na nią nieprzytomnym wzrokiem. Co odkryto? Zapytał bez tchu. Wódkę. Lokal zamknięto. Leż spokojnie, moje dziecko. Ależ mnie przestraszyłeś. Proszę mi tylko jedno jeszcze powiedzieć, tylko jedno błagam. Czy to odkrył Tomek Sawyer? Wdowa wybuchnęła płaczem. Cicho, dziecko, cicho. Wiesz przecież, że nie wolno ci mówić. Jesteś bardzo chory i nie możesz się tak przemęczać. Cicho. A więc znaleźli tylko wódkę, pomyślał Hak, z trudem usiłując przezwyciężyć słabość. Gdyby znaleźli złoto, całe miasto by o tym gadało. To znaczy, że skarb przepadł już na zawsze. Na zawsze. Ale czemu ona płacze? Nie rozumiem. Hak usnął zmęczony. Biedak zasnął nareszcie. Czy Tomek Sawyer znalazł wódkę? Boże, gdyby tylko ktoś mógł znaleźć Tomka, prawie nikt nie ma już nadziei ani sił, żeby go szukać dalej.